Witajcie kochani, nazywam się Michał Korgol i zachęcam was, abyście się chwilę zatrzymali i posłuchali tego, co mam wam do powiedzenia. Tak, wiem, jesteś zabieganym człowiekiem, tak, wiem, masz ważniejsze sprawy niż słuchanie przykrocznego kaznodziei. Ale zatrzymaj się, bo dzisiaj możesz rozpocząć zupełnie nowy etap swojego życia. Całe życie słyszałeś, jaki musisz być twardy, jaki musisz być silny. Mówiła ci to już mama w kołysce, mówiła ci przez cały okres szkoły. Mówili ci to nauczyciele, cały czas chodziłeś ze spiętymi pośladkami. Musisz to, musisz tamto, musisz być taki i taki. Cały czas był wtłaczany w ciebie ten chory system, ale ty byłeś zmęczony. Masz tego dosyć, zastanawiasz się, gdzie możesz uciec, gdzie znaleźć ukojenie. Oczywiście udajesz, zakładasz maski. Wiesz skąd to wiem? Bo miałem dokładnie tak samo. Przez całe życie udawałem twardziela. Przez całe życie chciałem być dobry. Przez całe życie chciałem zasłużyć na miłość, na akceptację i na szczęście. Byłem prymusem w szkole. Tak, możesz spojrzeć na mnie. Byłem prymusem w szkole. Później byłem prymusem na studiach. Później zbudowałem wielką firmę. Zarządzałem 200 osobami. Ludzie w świecie podchodzili do mnie. Mówili, człowiek sukcesu. Tak, masz wszystko. Bo to, co ten świat uznaje za wszystko, to jest dom, nowy samochód, 4 razy wakacje w roku. Ale ty wiesz, jeśli jesteś w tym miejscu, ty wiesz, że kładziesz się do łóżka i czujesz się samotny. Ty wiesz, czego się boisz. Ty wiesz, że nie wiesz, co się czeka. Zakładasz maskę, kiedy rozmawiasz z żoną. Zakładasz maskę, kiedy rozmawiasz z dziećmi. Zakładasz maskę, kiedy rozmawiasz z sąsiadami. Zakładasz maskę, kiedy idziesz na spotkanie w pracy i kogoś udajesz. Ale ja chcę ci dzisiaj powiedzieć, że nie musisz. Widzisz, wtedy, kiedy wszyscy mówili, że osiągnąłem tak wiele, że osiągnąłem tak dużo, moje życie wewnętrzne było kompletną ruiną. Byłem bardzo samotny i byłem bardzo nieszczęśliwy. Ale widzisz, ja wtedy usłyszałem te proste słowa, że Jezus Chrystus umarł za mnie na krzyżu, abym był szczęśliwy, abym miał życie wieczne. Wiesz co, ja w to uwierzyłem. Tyle wystarczy. Wystarczy, że podejmiesz decyzję, że uwierzysz, a narodzisz się na nowo. Kochani, jednym z podstawowych słów, które głosił Jezus chodząc po ziemi, i to słowo dotyczyło każdego z was, i ciebie, i mnie. Musisz narodzić się na nowo. Jeżeli nie narodzisz się na nowo, nigdy nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Nie wychodzisz sobie tego, depcząc codziennie do kościółka. Nie wychodzisz sobie tego swoimi dobrymi uczynkami, gotując zupę na ulicy i rozdając. Nie wychodzisz sobie tego, bo każdy człowiek zasługuje na potępienie skutek grzechu, który popełniał wcześniej, ale jest wybawienie. Jest wybawienie, to jest dobra nowina. Jezus Chrystus oddał swoje życie za ciebie. Jezus Chrystus umarł, abyś ty mógł panować. Kochani, to nie jest tylko dla wybranych. To dotyczy każdego z was. Każdego z was. Widzicie ten napis? To nie jest nowa atrakcja Warszawy. To jest prawda. Diabeł to pajac, który przychodzi każdego dnia do twojego życia i próbuje ci mówić dalej, że masz być silny, masz chodzić w tym systemie, musisz sobie zasłużyć, że Jezus, wiesz, On gdzieś tam jest w chmurach, ale nie interesuje się twoim życiem. Ale ja jestem żywym świadectwem, że Bóg interesuje się każdym z nas i tobą też się interesuje. A dzisiaj jestem Jego posłańcem do twojego życia. On mówi, dziecko moje, upamiętaj się i pójdź za mną. Umarłem za ciebie, żebyś żył. Oto kładę przed tobą błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz błogosławieństwo, abyś żył. Wystarczy twoja decyzja. Wystarczy, że dzisiaj powiesz tak. Boże, przepraszam cię, że tyle lat żyłem bez ciebie, że utożsamiałem cię z tym chorym systemem religijnym, że nie miałem zgody na moherowe berety, że nie miałem zgody na hipokryzję księży, których widziałem. Ale skoro ty jesteś inny, a ja ciebie nie znałem, ja dzisiaj zapraszam cię do mojego życia. Wierzę, że umarłeś za mnie, że zmartwychwstałeś. Chcę, abyś prowadził mnie. Chcę, abyś był obecny w moim życiu. I wtedy zostaniesz obywatelem nieba. Obywatelem nieba. Co to oznacza w praktyce? Że jeśli dzisiaj byłby koniec świata, ty już dzisiaj jesteś obywatelem nieba. Ale po drugie, i to jest bardzo ważne, to wszystko, co Jezus wywalczył dla ciebie, na krzyżu Golgoty, gdzie zmiażdżył diabła, gdzie go pokonał całkowicie, będzie twoje. Czy rozumiesz, że jeśli jesteś chory, to albo dlatego, że nie wiedziałeś, że każda choroba została złamana na krzyżu, albo dlatego, że godzisz się na chorobę, nie ma innego wyjścia. A jeśli mi nie wierzysz, a jesteś chory, to podejdź tu dzisiaj i zrób sobie rachunek sumienia. Jeśli słyszysz rak, to klękasz? Bo ja nie klękam, bo rak jest złamany. Jeśli masz raka dzisiaj, lekarze powiedzieli, że umierasz, podejdź tutaj, dzisiaj weź swój cud. Odejdź zdrowy, bo On jest Bogiem, ja jestem. Nie przyszliśmy tutaj tylko wam mówić o Bogu, zaprezentować wam Boga w praktyce, Jego moc. On dzisiaj woła do ciebie, upamiętaj się i pójdź za mną. Kochani, jeśli nie pojednaliście się jeszcze z Bogiem, jeśli nie macie pewności, gdzie spędzicie wieczność, dzisiaj możesz podjąć tą decyzję. Słowo Boże mówi, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, serca swojego nie zatwardzajcie. Jeśli chcesz dzisiaj stać się obywatelem nieba, podejdź do nas, pomożemy ci w tej decyzji. Nie potrzebujesz do tego żadnego systemu, tylko ty i Jezus i twoja decyzja. I zobaczysz jak zacznie zmieniać się twoje życie. Kochani, po moim nowym narodzeniu mam sukces w każdym temacie. Mam sukces w życiu rodzinnym, mam sukces w życiu zawodowym, mam sukces zdrowotny, jestem szczęśliwy i radosny i nie chodzę według modły tego świata. Ten system nie ma nic do mnie. Ty wybierasz dzisiaj, kiedy słyszysz te słowa. Czy wierzysz Jezusowi, czy wierzysz diabłu? I z kim chcesz chodzić? Ty podejmujesz decyzję. Jesteśmy tu dla ciebie.